Tragiczna śmierć pacjentki chorej na depresję. Rodzina oskarża lekarzy psychiatrów. Rodzina Agnieszki B., 40 litrów, o jej tragiczną śmierć obwinia czterech lekarzy psychiatrów 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Kobieta chorowała na depresję. W lutym 2016 roku otrzymała przepustkę ze szpitala i pojechała na weekend do domu. Dzień później rzuciła się pod pociąg w Gdyni. Zginęła na miejscu. Troje medyków oskarżono o nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety, a jednego o fałszowanie dokumentacji lekarskiej. Proces przeciwko lekarzom toczy się od października 2021 roku przed Sądem Rejonowym Gdańsk Północ i dotyczy samobójczej śmierci 40-letniej Agnieszki B. Kobieta jesienią 2015 roku trafiła na oddział psychiatryczny jednego z gdańskich szpitali. Kilka tygodni później została przeniesiona na oddział psychiatryczny do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, gdzie zdiagnozowano u niej depresję. Kobieta była leczona farmakologicznie i uczestniczyła w terapii. Gdańsk. Śmierć pacjentki chorej na depresję. Czterej lekarze przed sądem. Na początku lutego 2016 roku pacjentka otrzymała kolejną przepustkę na weekend i pojechała do domu. Dzień później doszło do tragedii. 40-latka rzuciła się pod pociąg w Gdyni. Zginęła na miejscu, zostawiła męża i osierociła dwoje dzieci. Po śmierci 40-latki jej bliscy zawiadomili o sprawie prokuraturę. Rodzina twierdziła, że lekarze opiekujący się chorą dopuścili się zaniedbań, zezwalając na jej wyjście ze szpitala, czym nieumyślnie przyczynili się do jej śmierci. Śledztwo dotyczące zaniedbań medyków toczyło się w prokuraturze regionalnej w Gdańsku od jesieni 2016 roku. W sprawie przewijały się nazwiska znanych trójmiejskich psychiatrów. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie byłego już komendanta 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku Dariusza Juszczaka oraz Janusza F., Annę W. i Wojciecha P. Trzem pierwszym lekarzom zarzucono nieumyślne spowodowanie śmierci pacjentki i narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czwarty z medyków został oskarżony o fałszowanie dokumentacji. Żaden z lekarzy nie przyznał się do winy. Teraz, po dwóch latach toczącego się procesu, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ zdecyduje, czy sprawa trafi do Sądu Wojskowego i tam rozpocznie się od nowa. Lekarzom grozi do 5 lat więzienia. Rozprawa przeciwko oskarżonym lekarzom psychiatrom miała odbyć się w poniedziałek, 20 listopada, ale została odwołana. To skutek decyzji Sądu Okręgowego w Gdańsku z ubiegłego tygodnia. W październiku 2023 roku oskarżycielka posiłkowa zawnioskowała o przeniesienie sprawy czwórki oskarżonych lekarzy psychiatrów do właściwego sądu wojskowego między innymi, z uwagi na to, że czyny zarzucane komendantowi szpitala Dariuszowi Juszczakowi, wyraził zgodę na publikację danych, redaktor, zostały popełnione podczas pełnienia obowiązków służbowych w obrębie obiektu wojskowego, 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a Juszczak był czynnym żołnierzem zawodowym w stopniu komandora. Sąd rejonowy na tę argumentację się nie zgodził i oddalił wniosek. Zażalenie w tej sprawie trafiło do Sądu Okręgowego, który sprawą zajął się w ubiegły tygodnie, na posiedzeniu niejawnym. Teraz sprawą ponownie będzie musiał zająć się Sąd Rejonowy. Lekarzom oskarżonym o niemyślne spowodowanie śmierci pacjentki grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz się zgłosić do ośrodków interwencji kryzysowej, OIK, które są w każdym większym mieście. Możesz tam otrzymać pomoc psychologiczną, prawną, materialną. Część OIK-ów jest czynna całą dobę i na przykład prowadzi noclegownie. Pomoc jest bezpłatna, nie musisz mieć ubezpieczenia. Jeśli masz uporczywe i silne myśli samobójcze, możesz się także zgłosić do każdego szpitala psychiatrycznego.
Tam również nie jest potrzebne ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacjach nagłych, o ile powiesz, że to sprawa pilna, lekarz musi cię przyjąć tego samego dnia.